uczeniu się. Ostatnio mieliśmy spotkanie, tutaj było z grupą kolarzy z Wrocławia. I oni trochę mówili, no to my chcemy wiedzieć z Pana ust, bo tutaj próbował też tłumaczyć Pan Burmistrz, ale myślę, że od Pana się bardziej dokładnych szczegółów dowiemy. Oni mówią, że w trakcie mistrzostw kolarskich ta współpraca pomiędzy MTC a grupą, czy organizowaniem mistrzostw kolarskich nie przebiegała tak, jak oni by to widzieli. Oni mówili, przede wszystkim to zwrócili uwagę na kręgielnię, że kręgielnia w ogóle była nie rozreklamowana, nie widzieli o kręgielni, baseny były zbyt krótko otwarte, gdzie się kończyły, że tak powiem, wyścigi, to już baseny były zamykane. Co tam jeszcze było? Rowery. Że ludzie szukali rowerów, my mamy tyle rowerów, nikt nie wiedział o wypożyczalni rowerów. Chcielibyśmy, to znaczy ja bym chciał, bo nie wiem czy reszta radnych, ale żeby się do tego tematu odnieść. Że goście w czasie tych mistrzostw o godzinie 20 rzeczywiście, jak Pan mówi, napotykali na zamknięte drzwi w restauracji, no i czy to jest rzeczywiście dobrze i poprawnie, tak i powinno być? Nie mam zamiaru być oczerniany przez kogoś takiego, który jest moim dłużnikiem i jest mi winien. Ponad, już nie będę mówił jaką kwotę, i nie tylko mi jest winien, ale innym podmiotom w gminie Rzeków. To jest pierwsza rzecz, czyli pierwsza uwaga. Dlatego nie życzę sobie z ich ust, szczególnie z ich ust, tego typu uwaga. Jeżeli chodzi o cenę i współpracę z Mickim Przewodnickim Centrum Turystycznym, proszę się zapytać sędziów, którzy brali udział. Dzięki nam te mistrzostwa się odbyły, ponieważ była taka sytuacja, że już była sytuacja podbramkowa i tylko nasza reakcja pozwoliła utrzymać i zorganizować te mistrzostwa. Jeżeli chodzi o artystów, proszę się zapytać, jaka była współpraca z Mickim Przewodnickim Centrum Turystycznym. Macie Państwo taką możliwość? Nikt nie mówił nic złego na nasz temat. Możecie się zapytać przewodniczącego Związku Kolarstwa Polskiego, jaka była współpraca z nim. I możecie się zapytać Pana, który był znany tutaj z kolarstwa również, jak się współpracuje z tymi Panami, jak się współpracuje z nami. Proszę uprzejmie się zapytać. Jeżeli chodzi o baseny, ja nie będę specjalnie dla grupy osób, które chcą skorzystać darmowo, zaznaczam, darmowo z basenu, otwierał je o godzinie 20. Kiedy powiedziałem wyraźnie uczestnikom, że mogą do godziny 20 skorzystać darmowo z basenu. Z racji tego, że chcemy pomóc, żeby ta współpraca była dobrze. To jest wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia. Powiedzmy jeszcze jedno, że sprawa związana z MTB Środą trafi do sądu, ponieważ ja nie mam zamiaru stracić pieniędzy, które mi się należą. Jeszcze jedno pytanie. Moim zdaniem już jest nieprawidłowość, jak Pan mówi, że baseny do uczestników były za darmo. No, ja bym zadał pytanie w tej chwili, a z jakiej racji? Przepraszam bardzo, jeżeli my, bardzo chętnie odpowiem na to pytanie. Staramy się o porę karnetów do dzieci, bardzo to chętnie. Musimy za te karnety płacić, tak jest. A tu sobie goście, ja myślałem, przepraszam bardzo, ale że w tym momencie Pan potrafi na tym zarobić. I nie ma za darmo, tylko płacimy za wejście. Tak jest. Czy on wchodzi na 5 minut, czy wchodzi na 10 minut. Zgadzam się, absolutnie. Mnie to nie interesuje. Druga sprawa, jeżeli chodzi o lokal, który jest czynny ogólnie do godziny 20, ja tutaj się też nie będę wypowiadał, bo po prostu w gastronomii nie pracuję i nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Pan przelicza, że jest tak, może i tak jest dobrze. Ale w trakcie trwania, że tak powiem, tych mistrzów, gdzie tu jest dużo ludzi, faktycznie nie wiem, bym się dyskutował, czy ten lokal nie mógłby być otwarty do 22 wtedy. Bo wiadomo, że wszystko tu się kończyło około 20, no gdzieś ci ludzie szukali jakichś rozrywek. Ja nie wiem, ja tylko po prostu w tej chwili chcę to skonfrontować, bo tak jak Pan mówi, może wypadnie się, bo lepiej jakby były kolarze, Pan. No i jeszcze tam się okazuje, że grupa gości, bo byśmy musieli pewną salę powiększyć, którzy byśmy musieli przeprowadzić konfrontację. No co prawda, że my od tego nie jesteśmy, żeby przeprowadzić konfrontację. My po prostu się pytamy. My się tylko pytamy. To jest bardzo ważne. W każdym razie, Januszu, tak? Proszę. Dobrze, Panie Januszu. Panie sekretarzu, no Pan był odpowiedzialny za całą imprezę, z ramienia Rady Upoważnienia Pan otrzymał i takie łatwo Pan... Ale to jest jedna rzecz. A tu Pan Dyrektor przedstawia, że musiał to wszystko załatwiać. No ja nie wiem, na jaki to... Przecież Panu Dyrektorowi nie przekazywaliśmy żadnych takich... organizacyjny. Pan sekretarz się bardzo dobrze wywiązywał zadania cały czas. Pan musiał interweniować, bo Pan musiał interweniować. No chwila, myśmy upoważnili Pana sekretarza do tych spraw. No, ale pan sekretarz. Mam pytanie do Pana sekretarza. Jak to wyglądało, o jakie tam sprawy, o jakie te potrzeba, nie dociągnięcie cokolwiek, o co to chodziło. Po pierwsze padło to z ust, że było coś źle zorganizowane. Tego nie słyszałem. Chcielibyśmy otrzymać informację. Proszę bardzo, proszę Pana.
ja byłem rzeczywiście odpowiedzialny za organizację mistrzostw. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Te rzeczy, które tutaj wynikły, o których oni mówili, to były indywidualne sprawy dotyczące wynajęcia miejsc hotelowych bądź w ośrodku. Między, nie, to nie przechodziło przez gminę, przez urząd. To była indywidualna sprawa między sędziami, działaczami PZKOR-u, a środowiskiem wielkopolskim itd. Tu w tym w ogóle nie braliśmy udziału, to nie była nasza działka. Nie znam. Sami sobie oni sami załatwiali. To było dogadywane między nimi. Dokładnie. Czy nie jest tego?